Dzień dobry, Weronika Szymańska, jestem starszą analityczką sektora rolno-spożywczego w Banku BNP Paribas. Październik to czas zbiorów kukurydzy w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju i dlatego dziś chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o bieżącej sytuacji na rynku kukurydzy, zarówno w strefie globalnej, jak i na rynku unijnym i w Polsce. Zaczynając właśnie od tej sytuacji globalnej i, może, rozpoczynając od największego producenta, czyli Stanów Zjednoczonych. Tutaj, obecnie, w tym regionie, w tym kraju, zbiory kukurydzy są już w zasadzie na półmetku. Trochę mniej zaawansowane niż w Europie czy w Polsce, gdzie te zbiory raczej już dobiegają końca. Ale są to zbiory bardzo dobre dla rolników amerykańskich. Jak widzą Państwo, prognozy całkowitego wolumenu zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych są niewiele gorsze niż w sezonie poprzednim. No i to te prognozy w zasadzie można powiedzieć, że się sprawdzają, bo one były dobre już od kilku miesięcy. Jeśli chodzi o Drugiego kluczowego gracza na rynku międzynarodowym, czyli Brazylię. Brazylia jest drugim największym eksporterem kukurydzy, właśnie po Stanach Zjednoczonych. Tutaj sytuacja również jest, przynajmniej ta prognozowana jest, bardzo dobra. Sezon 2024-2025 zapowiada się lepiej niż sezon poprzedni. Trochę gorzej niż dwa sezony wcześniej, ale dwa sezony wcześniej, no to był to sezon rekordowy, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy w Brazylii. Dlaczego mówię, że, że może te prognozy jeszcze nie możemy ich w stu potwierdzić? No bo tak naprawdę obecnie trwają za siebie kukurydzy pod pierwszy zbiór w Brazylii. Przeważnie kukurydza zbierana jest dwa razy w roku. Ale sezon, ziarno z sezonu 24-25 zostanie zebrane dopiero w pierwszej połowie 2025 roku. Dlatego tutaj możemy mówić o bardzo wstępnych prognozach, opierających się na planowanym areale zasiewów. Jeśli chodzi o pozostałych ważnych producentów regionu, tu jeszcze wymieniona Argentyna, gdzie ten sezon również ma być dość dobry. Pogorszenie sytuacji niestety w Ukrainie. Tutaj, według Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, te zbiory kukurydzy mają spaść w Ukrainie sezon do sezonu o niecałe 20%. No, co będzie znacząco przekładała się na rynek kukurydziany w regionie, powiedzmy, ponieważ Ukraina jest głównym dostawcą kukurydzy, między innymi na rynek unijny. A jak widzą Państwo, produkcja w Unii Europejskiej również będzie kilka procent niższa w bieżącym sezonie. Co ważne, Unia Europejska zużywa więcej kukurydzy niż jest w stanie wyprodukować, dlatego ten import z innych krajów, no tak jak mówię, przede wszystkim z Ukrainy, bo Ukraina nie tylko po wybuchu wojny zaczęła przewozić ziarno kukurydzy i innych towarów do Unii Europejskiej, ale również przed wojną była tym kluczowym dostawcą kukurydzy na, na rynek unijny. No, to tutaj ta, ta sytuacja jest trochę słabsza niż w sezonach poprzednich, i prawdopodobnie kraje unijne będą musiały wspierać się również większym udziałem po prostu dostawców z innych krajów niż, niż nasz wschodni sąsiad. Jeśli chodzi o jeszcze jeden ważny kraj, tutaj można by powiedzieć, Kluczowy, jeśli chodzi o wolumen światowy, czyli Chiny. Jak widzą Państwo, tutaj produkcja kukurydzy stopniowo rośnie. Można by to zauważyć również przy innych surowcach, takich jak soja. Wynika to oczywiście z rozwoju rolnictwa, zwiększenia areału, ale też również z polityki wewnętrznej, ponieważ władze Chińskie coraz bardziej stawiają na samowystarczalność. Chiny, podobnie jak Unia Europejska, zużywają więcej kukurydzy, ale też właśnie soi, niż są w stanie wyprodukować, dlatego muszą posiłkować się importem, a Pekin stara się jak najbardziej uniezależnić od tego importu. No, i tutaj też wchodzi tych dwóch największych graczy, czyli Stany Zjednoczone i Brazylia, które rywalizują o palmę pierwszeństwa wśród głównych eksporterów kukurydzy, ale rywalizują właśnie głównie też na rynku chińskim, które, który jest dość chłonny, jeśli chodzi o te surowce, powiedzmy, paszowe, czyli właśnie kukurydzę czy soję. Co ważne. Globalny bilans jest bardzo dobry, jeśli chodzi o kukurydzę, pomimo tego, że całkowite zbiory mogą się okazać trochę niższe niż w sezonie poprzednim, to jednak wciąż pozostajemy z dość znaczącymi zapasami z poprzedniego, wyjątkowo dobrego sezonu, no i w tym sezonie również te prognozy są dość dobre, więc tutaj podażowo Raczej uczestnicy rynku globalnie przynajmniej nie muszą się obawiać na chwilę obecną. Jeśli chodzi o produkcję unijną, tak może przechodząc już do szczegółów, kukurydza jest tym drugim najważniejszym zbożem produkowanym, uprawianym w krajach unijnych. W ostatniej dekadzie udział kukurydzy stanowił od 23 do 26. Nawet procent w tych latach, gdzie udział, czy w ogóle zbiory innych zbóż były słabsze. No i jak widzą Państwo, całkowite zbiory unijne mają w tym roku być niższe niż w 2023. Przede wszystkim tutaj najbardziej odbija się spadek produkcji pszenicy, tu między innymi spadek produkcji pszenicy w Francji czy w Niemczech, ale również w Polsce, ale również spadek produkcji samej kukurydzy właśnie o około 4% rok do roku na chwilę obecną. Zaszacowany jest ten spadek. Jeśli chodzi o głównych producentów, no to tutaj Prym od lat Wiedzie Francja. Jednak, jeśli Państwo spojrzą na te lata 2017-2019, tutaj więcej produkowała Rumunia, która też w tym okresie rozpychała się na, powiedzmy, kukurydzianym rynku unijnym. Trzecim najważniejszym producentem jest Polska. Widzą Państwo tutaj stopniowy wzrost tej produkcji na przestrzeni ostatnich lat, do czego zaraz Wrócę. Jednak średni unijny plon w bieżącym sezonie, czy w roku 2024 ma być około 9% niższy rok do roku. No i właśnie tutaj też tym językiem uwagi jest między innymi drugi najważniejszy producent kukurydzy w Unii Europejskiej, czyli Rumunia. Ale także Bułgaria czy Węgry. Do tych krajów można by dodać jeszcze kraj pozaunijny, czyli właśnie Ukrainę, gdzie te plony również są niższe niż przed rokiem. Z czego to wynika? Ten czerwony kolor nie wynika z niczego dobrego, niestety, a przyczyną są susze. Niedobór opadów i bardzo wysokie temperatury, które właśnie dotknęły uprawy, przede wszystkim uprawy jare w ostatnich miesiącach w regionie Morza Czarnego. No i to właśnie przełożyło się na to uderzenie w kluczowym okresie wegetacji, innymi kukurydzy, ale też słonecznika, przekłada się na niższe plony w tych. Krajach w bieżącym roku nawet o 10% niższe niż średnia pięcioletnia. Więc, no, tak jak widzieli Państwo, to przed chwilą też na liczbach, to przekłada się na niższe zbiory kukurydzy w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Polskę, tutaj ten plon jest powiedzmy w granicach średniej pięcioletniej. Lekko wyższy, przynajmniej tak prognozują środki unijne, niż w ubiegłym roku. Ale jak widzą Państwo, ta wysokość plonu powyżej 7 ton z hektara, to wciąż daje, daje możliwość w perspektywie, polscy rolnicy mają jeszcze możliwość poprawy rozwoju. Tej produkcji, bo jak widzimy, w krajach zachodu plony są o kilka ton sektora wyższe. No ale jak wiemy, ta, ta uprawa w Polsce cały czas rozwija się. To też widzimy, potwierdzają te dane. Na górze wykres powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce w poszczególnych latach. Poniżej podsumowanie zbiorów od początku wieku do, do tych szacunków Eurostatu za, za bieżący rok. No i jak widzą Państwo tutaj już na początku lat 2000 -tych ta uprawa była obecna na polach polskich, jednak znaczący skok tutaj mamy przede wszystkim w 2011, czy po 2019 od od tych kilku lat mamy cały czas rosnący trend jeśli chodzi o rozwój tej uprawy w Polsce kukurydza jest rośliną ciepłolubną więc też teoretycznie zmiana postępująca zmiana klimatu mogłaby sprzyjać dalszemu rozwojowi kukurydzy z drugiej strony jednak tak jak pokazuje przykład właśnie Rumunii Południowej Ukrainy, niedobory wody przy bardzo wysokich temperaturach mogą zniszczyć w tym kluczowym okresie ostateczny plon. I o tym musimy pamiętać, pomimo tego, że klimat może, może całościowo być bardziej sprzyjający właśnie dla tych roślin ciepłolubnych. No, i jeszcze spójrzmy może na notowania kukurydzy, ale również w zestawieniu z notowaniami pszenicy z paryskiej giełdy Matif i z giełdy Seabot w Chicago. Tutaj notowania na ostatni dzień miesiąca. Więc widzą Państwo, że w ostatnich miesiącach, w zasadzie od drugiej połowy ubiegłego roku Mamy na rynku pewną utrzymanie się pewnej premii pszenicy nad kukurydzą. Wtedy, gdy notowania pszenicy spadały, notowanie kukurydzy nurkowało jeszcze głębiej, można by powiedzieć. No i to wiązało się właśnie z, z tą wysoką globalną podażą w poprzednim sezonie. Oraz wysokimi zapasami na koniec sezonu i dobrymi prognozami na sezon bieżący sezon 2024-2025. Z... Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te notowania europejskie, tutaj ta premia się utrzymuje, jednak jeśli spojrzymy na te notowania z giełdy amerykańskiej, widzimy, że ten rozrzut jest jeszcze większy. Nawet w miesiącach, kiedy notowania pszenicy przede wszystkim rosły, za nimi szły w ślad notowania kukurydzy i widzieliśmy te wzrosty, odbicie notowań po, po lokalnych dołkach. Notowania kukurydzy w Chicago cały czas spadały. Widzimy tylko lekkie ruchy w górę, wytłumione. Wytłumiona właśnie wysoką globalną podażą, ale również prognozowaną wysoką podażą w Stanach Zjednoczonych no i tą konkurencją ze strony Brazylii, czyli też niższym popytem na kukurydzę amerykańską, niższymi wolumenami eksportu w końcówce zeszłego roku czy początku roku bieżącego. No, i tak może słowem podsumowania, ale też przyjrzenia się notowaniom kukurydzy w krótszej perspektywie w tych ostatnich tygodniach. I co, czym, czym są spowodowane te ruchy w ostatnim czasie, właśnie w, z perspektywy przede wszystkim europejskiej, ale musimy pamiętać, że notowania kukurydzy w Polsce są w dużym stopniu zależne od ruchów na chociażby giełdzie Mati w Paryżu. W związku z czym polecam obserwować po prostu to, co dzieje się na giełdzie paryskiej. Pozwala to na tłumaczenie sobie też pewnych ruchów cen, chociażby w skupach polskich. Więc ten najważniejszy, najważniejsza rzecz, czyli Wysoka globalna pogoda, która cały czas w ostatnich miesiącach ciążyła na, na notowaniach kukurydzy. Z Kolejnym punktem są te dobre zbiory kukurydzy w Stanach Zjednoczonych u głównego producenta. Obecnie, tak jak wspomniałam na początku, tam cały czas trwają zbiory kukurydzy. Wyniki są dość dobre. A w tym sezonie w skupowym sezonie zbiorów Naturalne jest, że, że cena surowca powinna lekko spadać. Z drugiej strony, czynnikiem, który hamuje te wzrosty, czy wręcz prowokuje, hamuje spadki, czy wręcz prowokuje lekkie wzrosty na tym rynku, no to niższa, niższe zbiory w Ukrainie, głównym dostawcą kukurydzy na rynek unijny, ale nie tylko, ważny eksporter, ważny gracz na rynku międzynarodowym. Niższe prognozowane zbiory w Unii Europejskiej. Tutaj jeszcze raz wspomnę o tych krajach regionu basenu Morza Czarnego. No i plan niższy średniounijny niż średnia pięcioletnia, co też może martwić. Kolejnym elementem, o czym też wspominałam na początku, jest pogoda w Ameryce Południowej w tym czasie zasiewów kukurydzy, między innymi w Brazylii. Tutaj te ostatnie miesiące, tygodnie były dość suche, jeśli chodzi o Brazylię i Argentynę. W ostatnich dniach mamy informacje o. Deszczach, które nawiedziły zarówno Brazylię, jak i Argentynę. Więc sytuacja powiedzmy w tamtym regionie się unormowała. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co przyniesie pierwsza połowa 25 roku, jeśli chodzi właśnie o rozwój i wegetację tej uprawy w regionie. Co też ostatnio wspierało notowanie kurydzy czy na giełdzie MATIW, czy na innych giełdach światowych. A co za tym idzie, wzrost odnotowaliśmy też na rynku krajowym, to wzrosty notowań pszenicy, bo tak jak wspomniałam wcześniej, pszenica jest w stanie pociągnąć kukurydzę i często tak się dzieje właśnie, że po czynnikach, które są wzrostowe na rynku pszenicy Notowania kukurydzy również idą w górę. Jednym z tych czynników, takim głównym w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, jest również pogoda, również sucha pogoda w regionie Morza Czarnego. Południe Ukrainy, południe Rosji zmaga się z niedoborem opadów, co opóźnia zasiewy Zbóż zimowych, przede wszystkim pszenicy, właśnie w tym regionie. A jak wiemy, Rosja i Ukraina są kluczowymi dostawcami również tego, zbierza, tego zboża na, na rynku międzynarodowym. Dlatego e, giełdy e, reagują oczywiście na takie e, niepokojące informacje, pomimo tego, że e, zasiewy tych zbóż, to no to wi wiadomo, że ten zbiór będzie dopiero w przyszłym roku, ale e trzeba tutaj też na tym rynku antycypować e pewne e zachowania bilansów. E też, e też musimy pamiętać, że ten bilans pszenicy jest bardziej napięty zdecydowanie niż e bilans kukurydzy. E jeśli chodzi o taki obraz ogólnoświatowy. E również opóźnione są Zasiewy zbóż zimy, jak między innymi we Francji, gdzie ten okres jest najbardziej mokrym okresem. Z kolei, tak jak w zeszłym roku, jesienią deszcze utrudniały wjazd na pole, utrudniały zasiewy pszenicy, co przełożyło się na niższy plon. W bieżącym sezonie, jeśli chodzi o pszenicę, w tym roku mamy sytuację podobną lub nawet gorszą niż rok temu. Więc to jest ten taki główny czynnik, który też, tak jak mówię, pociągnął notowania kukurydziane. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne sonary.